Cześć wszystkim, ja się nazywam Jakub Nowacki i się śmieję, zrobiłem trolling level hard, czyli przyszedłem na konferencję javową i będę opowiadał o SQL-u, więc, ale uważam, że to jest ważny temat, znaczy zwłaszcza to jest, dla kogo to jest właśnie prezentacja? To jest prezentacja właśnie dla deweloperów, żeby pokazać im, że SQL jest ważny, tak? I to nie chodzi o to, że ja tutaj będę jakieś pieśni pochwalne pisał na temat SQL-a, tylko właśnie chciałbym pokazać, że warto się jego nauczyć, zwłaszcza jak będziecie pracować z danymi, zwłaszcza dużymi danymi, tak? Bo takie są trendy w dzisiejszych czasach. Ale to jest ogólnie o danych i o SQL-u. Tutaj niekoniecznie będą rzeczy big date'owe. Mam 45 minut, mam nadzieję, że się zmieścimy z pytaniami. Znaczy ja generalnie, mi pytania w trakcie nie przeszkadzają. W teorii mam na końcu pytania, ale jak ktoś będzie miał palące pytanie w trakcie, to zadawajcie, nie ma problemu. Mam nadzieję, że się zmieszczę, najwyżej powiem, że potem, żeby pokazać slajdy. Tutaj jest mikrofon. Tak, właśnie jak będziecie chcieli zadawać pytania, to proszę o podniesienie ręki. Wtedy ja podejdę i przekażę mikrofon, żeby pytanie również się nagrało dla potomności przez internet. Właśnie, wszystko się nagrywa, więc no pressure, prawda? Ja jestem big data scientistem, tak i wymyśliłem sobie termin. Generalnie jestem data scientistem i umiem w komputer, tak? Znaczy umiem programować, tak naprawdę jestem programistą, który zrobił doktorat z matematyki stosowanej, bo z takimi włosami musiałem zrobić doktorat. Nie było innego wyjścia, ale w zasadzie przed i po zawsze pracowałem w przemyśle tak zwanym, czyli programowałem mniej lub bardziej i pracowałem z danymi od już nie pamiętam ilu lat, ale powiedzmy 5+, policzmy tak, żeby było w miarę okrągło. Pracuję już z dużymi danymi tak zwanymi, czyli big data, mimo że podobno w 2017 roku już powinniśmy przestać używać tego terminu, bo po prostu jest data, tak? Już nie ma big data, wszystkie data jest big, tak? Więc... Oprócz tego jestem trenerem w firmie Saget, znaczy pracuję w Sigdelta, ale tak naprawdę naszym głównym klientem w tej chwili jest Isobar Group Poland, to się teraz nazywa, Well Hyper Media, Well Dance i Gis Network, czyli pracuję w mediach głównie, znaczy w sensie z danymi mediowymi, ale tak naprawdę pracuję dla Sigdelta, to jest nasz consulting, taki właśnie Big Data Science w ramach grupy Sages i oprócz tego jestem trenerem w grupie Sages, zarówno prowadzę szkolenia dla firm, jak i uczę na Politechnice Warszawskiej, na studiach podyplomowych, na które zapraszam od razu. To są studia w Instytucie Informatyki, na ELC, nie pamiętam jak to się rozwija teraz. I są bardzo ciekawe, mają dwa kierunki, jakby ktoś chciał, jest bardziej kierunek taki analityczny, data science i jest big data, tylko to jest taki big data science właśnie, że tam jest i analiza i programowanie. Generalnie na co dzień używam dużo Sparka i Sparka używam głównie w skali, już tak rzadziej, w Javie generalnie ostatnimi czasy programuję jak muszę, jak nie da się inaczej tego zrobić, bo się to niestety zdarza, na przykład we Flinku ostatnio mi się zdarzyło, też używamy Flinka na produkcji. Zarówno pracuję z komponentami strumieniowymi, jak i z komponentami takimi analitycznymi, batchowymi. Dane takie dużawe, czyli tam parę terabajtów, czy nie jest to może jeszcze, prawda, Google, ale prawda, staramy się. Ale za to mamy mały klaster, więc nie jest łatwo, od razu powiem. Znaczy to duże dane nie ma znaczenia, znaczenie ma, że macie mały klaster i sporo danych, to jest wtedy problem, to się można dużo nauczyć. Na co dzień bardzo dużo też używam Pythona, znaczy już od, tak naprawdę oprócz języków JVM-owych od 10+ lat tak naprawdę używam Pythona dość aktywnie. Gdzie jest mój zegar? I jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować, to jest mój Twitter handler, jest GitHub, na którym by the way będą kody, znaczy ja tutaj nie będę robił żadnego live codingu, tylko jak ktoś chce sobie zobaczyć te właśnie zapytania i te rzeczy, które tutaj pokazuję, bo wszystko co pokażę działa, głównie w Sparku, ale działa, to będzie, jest to dostępne już w zasadzie łącznie ze slajdami na, na moim GitHubie. Się nazywa to YSQL chyba, ten repo. A oprócz tego mam LinkedIna, jakby ktoś bardziej profesjonalnie chciał się ze mną skontaktować. O czym ta prezentacja nie jest? Chciałem ostrzec, że to jest trochę też dla potomnych, bo ta prezentacja jest pokazana. No, prezentacja nie jest o bazach danych. Znaczy ja będę wspominał o bazach danych, ale nie będę tutaj się pastwił nad jedną albo drugą bazę danych. Nie mówił, że NoSQL-owe bazy danych są lepsze od tych relacyjnych i tak dalej. Nie będę pastwił się tu również nad ORM-em. To nie jest prezentacja, bo jest sporo prezentacji typu oj, ORM jest brzydki, zły i niedobry, prawda, bo tam nam nie działa i się różne dziwne rzeczy dzieją. Nie pastwię się nad ORM-em. Mogę o nim wspomnieć, ale nie będę się nad nim pastwił. Nie będę też mówił o jednej technologii, będę mówił o SQL-u jako o całości, tak? I to takim ANSI-SQL-u, czy tam ISO-SQL-u głównie, bo on jest, nawiązuje do wielu technologii, ale pojawią się technologie. Nie będzie o mikroserwisach, chciałem o tym wspomnieć, jakby ktoś przyszedł kolejny tok o mikroserwisach, nie będzie. Ale jak macie mikroserwis, który pracuje z danymi, to się przyda.
Będzie o big data w takim ograniczonym stylu. Znaczy ja będę mówił o danych tak naprawdę. Tutaj jakby nie będę mówił o ilości tych danych, ale to będzie działało zarówno w systemach z dużymi danymi, jak i w systemach z małymi danymi i na pewno nie będzie to pieśnią pochwalną SQL-a, bo aż tak nie lubię SQL-a, ale uważam, że jest bardzo przydatny i warto go znać, tak? Co będzie, co to jest SQL, dlaczego on jest popularny, dlaczego jest użyteczny na przykładach i mam głównie przykłady tak naprawdę. Co zainspirował, jak możemy używać i dlaczego się, jak możemy używać i dlaczego się przyda. Okej, tutaj jedna uwaga. Ja nie mówię tutaj o takich aplikacjach, z którymi wiele osób pewnie miało do czynienia, takich CRUD-ach, że bierzemy jakąś daną, prawda, najpierw ją zapisujemy, potem ją gdzieś tam wyświetlamy na jakimś web serwisiku i koniec, tak? To są raczej aplikacje, ja się nazywałem sobie termin danocentryczne, tak? Czyli aplikacje, gdzie głównie skupiamy się na jakiejś formie analizy danych, czy to jest bardziej raportowanie, czy to jest bardziej takie analityczne jakby patrzenie na danych, czyszczenie i tak dalej, one, te aplikacje, o których ja będę tutaj mówił, obracają się w pewnym stopniu wokół danych, bo tak naprawdę ten taki podstawowy SQL w tych podstawowych aplikacjach z reguły jest wystarczający, czyli tam select, gwiazdka, from, tak, to już tam wiele więcej nie trzeba z reguły i dla takich aplikacji rzeczy typu ORMy działają całkiem nieźle najczęściej, tak, więc tutaj też nie chciałbym mówić, że tak nie jest. Ten zegar nie działa, rozumiem. Okej. Dobra, to nie będę się nim sugerował. To może sobie, to będę, przepraszam, to będę spoglądał na zegarek albo machajcie do mnie rączkami, nie? Jakby coś się działo. Czym jest SQL jako taki? Jest popularny i szeroki, znaczy to jest generalnie język programowania, uwaga, uwaga, jak ktoś nie wie, to jest język, tutaj powinienem jako chyba pierwsze napisać, jest językiem programowania, który jest bardzo popularny od wielu lat, tak naprawdę od lat 80. do, czy nawet 70. chyba oryginalnie, do pracy z danymi, tak, danymi tabelarycznymi. I nie wiem, czy wiecie, jak długo nie pamiętam dokładnie daty, ale jak myślicie, od jak dawna pracujemy z danymi właśnie w formie tabelarycznej? Słucham? Nie. Znaczy pewnie na komputerach tak, ale ogólnie to jest tam grubo przed naszą erą, bo te pierwsze tabelki, tabliczki gliniane miały tak naprawdę formy tabel, tak? Bo jakby jeżeli na przykład inwentaryzujemy coś, to forma tabeli ma duży sens, tak? Znaczy dla nas przynajmniej jako ludzi logiczną ma duży sens. Oczywiście no te tabele, o których my mówimy, to są jakieś tam lata 60., 70., znaczy tak jak mówię o SQL, z tego co pamiętam jest koniec 70., początek 80. w tej formie, jak wygląda, ale ogólnie rzecz biorąc jakby od zarania dziejów tak naprawdę pracujemy z formami tabeli, bo do właśnie takiej jakiejś inwentaryzacji danych, czy to znaczy inwentaryzacji rzeczy, ale w przedstawienia danych właśnie takich zbiorczych tabele są bardzo, bardzo użyteczne. Używany jest tak naprawdę wszędzie, jeszcze będę miał o tym cały slajd, dostosowany jest do pracy z danymi, tak? Znaczy on był zawsze pisany, to nie jest język, który był językiem ogólnego przeznaczenia, a przy okazji pracujemy na nim z danymi. Nie, on jest zawsze pisany po to, żeby rozmawiać z tabelami. Zresztą właśnie oryginalnie SQL nazywał się Standard English Query Language chyba, bo to było z SE. QL, tak, czy coś. Generalnie chodziło o to, żeby pani, prawda, z dziekanatu, pani Halinka, mogła wpisać sobie po angielsku akurat zapytanie i powiedziała insert student into table students, prawda, coś takiego. I taki był zamysł, żeby ten język był użyteczny dla ludzi i to trochę widać, znaczy jakby pewnie moglibyśmy się sprzeczać, jak bardzo on jest czytelny albo nieczytelny, ale generalnie jest w miarę prosty i przez to właśnie to był język deklaratywny. My tam nie programujemy w takim naszym, powiedzmy, javowym, czy imperatywnym tak naprawdę, imperatywno-obiektowym myśleniu, tylko mówimy, co chcemy, a ten silnik robi to za nas, tak? I to jest jakby bardzo, bardzo istotne w tym języku. I oprócz tego, jak ktoś myśli, że SQL gdzieś tam nie żyje, to jest jakiś relikt przeszłości, tylko jest używany, bo biznes, nie? Akurat jest bardzo intensywnie wciąż i nadal rozwijany. Pierwszy standard, taki ANSI SQL, to jest 86 rok. Teraz nowy standard to jest 2016 najnowszy. Oczywiście od razu mówię, że nie wszystkie systemy implementują taki, powiedzmy, w miarę powszechnie implementowany, to jest chyba 2003, jeżeli dobrze pamiętam. Ale też warto jakby podążać za tymi standardami, bo one dużo fajnych rzeczy wprowadziły. Większość rzeczy, które pokażę, to jest 2003 i tam z plusem czasami, jeżeli chodzi o standardy.
I tutaj też nie ma, notacja się troszeczkę zmieniła, jakby ktoś, ten dwukropek nie jest błędem, tak? Znaczy najpierw to był myślnik, koniec roku, ale potem im się rok przekręcił, znaczy ten wiek przekręcił i musieli dodać dalej, znaczy cały rok. Składnia SQL-a to takie przypomnienie, znaczy w ogóle takie szybkie pytanie, ile osób zna SQL-a na jakimkolwiek poziomie, nie ma to... Okej, okay, wszyscy. A ile osób robiło więcej zapytań niż select gwiazdka from tabela? O, to jest bardzo dużo, to fajnie. A czy te select gwiazdka from tabela to był group by, czy coś więcej? Ile osób robiło więcej niż group by, o może w ten sposób? Też sporo, no to super, to wszyscy ten. To ja to w takim razie bardziej przypomnę niż nauczę. Tak naprawdę język składa się z czterech elementów, które się kryją pod tymi akronimami, które są często używane. Najczęściej chyba się mówi o DDL-u i DQL-u, tak? Czyli DDL to jest Data Definition Layer i to jest wszystkie nasze Create, Drop i Alter. Data Manipulation Layer i właśnie czasami ludzie mylą, że to jest część DDL-a, to nie jest, to jest jakby osobna warstwa, czyli Insert, Update i Delete, to są operacje na danych bezpośrednio. Potem jest Data Control Language, to jest coś, co raczej jako, powiedzmy, użytkownicy czy analitycy będziemy używać mniej, to raczej jest domena jakichś tam adminów, tak, czyli Grant, Revoke i Deny, czyli zarządzanie, czy ktoś może używać tabeli. No i na końcu mamy nasz ulubiony właśnie Data Query Language, który jest w ogólności, to jest Select, tak, to tam i te selekty potem są coraz bardziej rozbudowane. Jaka jest dobra rzecz w SQL-u? On definiuje model danych i to jest jakby ten, jak to się ładnie, nie wiem, jak to się nawet tłumaczy na polski, first class citizen, tak? Tak jak i pierwszoplanowa rola tego języka w pewnym sensie to jest definicja danych i to jest bardzo istotne, znaczy z różnych przyczyn. Po pierwsze, on ma dużo narzędzi do definicji, jak model danych ma wyglądać, to jest pierwsza rzecz i to jest ważne. Ma w miarę standardowy zestaw typów, tak? Czyli jeżeli będziemy używać innych systemów, to te typy, no z pewną dokładnością, ja to powiem przy okazji jakby tych złych punktów, że to nie zawsze jest jakby dobrze spełnione, ale w większości te typy albo typy o podobnych nazwach znajdują się w tym systemie modelu danych. I jest dość proste do zrozumienia dla osób nietechnicznych. I to jest chyba z tego slajdu, jeżeli coś macie zapamiętać z tego całego slajdu, to jest to. Znaczy ta warstwa DDL, czy w ogóle definicji danych i model danych w SQL-u jest bardzo użyteczny, jak rozmawiamy z biznesem. Znaczy przez biznes ja tutaj rozumiem zarówno taki powiedzmy twardy biznes, czyli tam menadżerowie podejmujący decyzje, jak i ludzie związane z analizą danych, tak? I bo tak naprawdę jeżeli pracujecie na projektach związanych z danymi, a ja pracuję, bardzo często rozmawiacie z biznesem. To nie jest taka jakby typowa, archetypowa wizja, prawda, programisty, że tam siedzi w piwnicy i koduje. Nie, tam akurat właśnie w projektach danowych dużo trzeba rozmawiać z biznesem, bo jakby projekty danowe nie mają sensu bez biznesu, tak na dobrą sprawę, tak? Więc SQL w tym przypadku bardzo się przydaje do tego, żeby pokazywać, jaki będziemy używać model danych właśnie ludziom nietechnicznym. No i tutaj dałem bardzo, bardzo prosty przykład, już nie chciałem wnikać w szczegóły, są bardzo przydatne typy. Ja tutaj z takich typów mniej typowych, które przeszły do języków imperatywnych czy funkcyjnych też, to jest na przykład typ timestamp albo date, tak? Którego się dość często używa w tej chwili też w opisie danych. Bo on jest przydatny, bo nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, ale jak się... jak macie timestamp w stringu, to się różne dziwne rzeczy dzieją. Nie wiem, czy mieliście już przyjemność z tym kiedyś pracować, ale jest niefajnie, ogólnie rzecz biorąc. Znaczy z numerami jest trochę lepiej, ale jest problem z floatem na przykład, tak? Że jak mamy, prawda, kropkę i przecinek, to w różnych krajach znaczy to różne rzeczy, więc też jest problem, więc tutaj nam to dość mocno pomaga. Okej. Deklaratywny, tutaj dałem wykrzyknik, dlaczego ten deklaratywny jest ważny i dlaczego ten deklaratywny jest ważny, zwłaszcza właśnie w tych systemach typu big data, ale też szerokie big data, czyli na przykład skalowalne bazy danych. Bo w języku mówimy jakby co chcemy zrobić i przekazujemy silnikowi, który będzie to uruchamiał, to jak on to ma zrobić, tak? I tam pod spodem może być właśnie, że tam z reguły jest bardzo dużo optymalizacji związanych z tym, jak te dane, które chcemy wyciągnąć, będą pozyskane. I to jest bardzo mocne. Znaczy z jednej strony można powiedzieć, okej, okay, dobra, to w ogóle tracimy kontrolę, black box, nie wiemy, co się dzieje. No to nie jest do końca prawda, bo jak używaliście SQL-a, dużo osób, jak mówiło, używało, to tam są plany, prawdaż,
logiczne i fizyczne tego zapytania i można zobaczyć, prawda, co się dzieje w tym zapytaniu, więc to nie jest tak, że zupełnie oddajemy kontrolę, można jakieś mieć kontrolę nad tym zapytaniem, przy czym my zawsze używamy tego interfejsu deklaratywnego do modelowania tego zapytania, tak? I to jest bardzo ważne właśnie w systemach, znaczy ze względu A na przenośność tego systemu, bo wtedy bierzemy to zapytanie i uruchamiamy, nie wiem, na bazie danych typu Postgres, tak? I potem bierzemy to samo zapytanie i uruchamiamy na przykład w czymś takim jak Spark, tak? Czy już silniku takim stricte big datowym i ono działa generalnie tak samo. Znaczy ono pod spodem może nie działać tak samo, bo te dane będą nie danymi w formacie, jakim w Postgres trzyma dane, tylko to będą jakieś tam pliki w HDFS-ie, CSV-ki na przykład, więc to jakby nie będzie wykonanie jeden do jednego takie samo, ale z naszego punktu widzenia będzie, tak? Bo my dostaniemy z powrotem tą samą tabelę. Tutaj właśnie jak ktoś jeszcze się nie zetknął, to dodałem właśnie taką, powiedzmy, wizualizację planu logicznego, fizycznego i physical plan to jest jakby zoptymalizowane, tak? Czyli część rzeczy zostało po prostu zgniecionych. To jest akurat przykład ze Sparka, tak? Czyli najpierw plan logiczny to jest tylko to, co chcemy zrobić, a plan fizyczny to jest to, co jakby konkretnie zostanie wykonane. Czyli na przykład jak mamy joina, to tak naprawdę najpierw zajdzie filtr, bo on tak naprawdę chcemy najpierw przefiltrować dane. I tutaj dostajemy to poniekąd za darmo, tak? Znaczy to jest jakby kolejna ważna rzecz, bo te optymalizatory pod spodem wiedzą, że aha, ty chcesz wyciągnąć tylko ten zestaw danych, to po co my mamy przewalać jakieś tam terabajty danych, bo jeżeli to jest big data, to mogą być terabajty, jak ty potrzebujesz tylko dwóch kolumn, tak? To zróbmy ten filtr wcześniej, bo to jakby nie wpłynie zupełnie na to zapytanie. I to jest właśnie, dlatego to jest dość potężne i użyteczne dla nas, bo my nie musimy się tym zastanawiać, bo od razu podpowiem, że to nie jest takie proste, żeby o tym wszystkim pomyśleć, zwłaszcza jak składamy takie zapytanie bardzo długie. Działa wszędzie, tutaj dałem gwiazdkę. Oczywiście nie działa wszędzie i nie działa wszędzie dokładnie w tej samej formie. Działa, no to klasyczny przykład to są bazy relacyjne, tak? No i tutaj powymieniałem parę tych baz relacyjnych, tradycyjnych, czyli tam MySQL, Postgres, Oracle i tak dalej, ale są takie bazy również skalowalne. Nie wiem, czy słyszeliście, tutaj wymieniłem też parę, oczywiście no, nie chciałem wymienić wszystkich możliwych, bo to jest jakby niemożliwe, ale bardzo dużo się pojawiło różnych skalowalnych baz danych typu no, CockroachDB, to mogliście nie słyszeć, to jest ludzie z Google Cloud Spanner wyszli z Google i założyli firmę, tak? I zrobią jakby to samo, tylko to jest on-premise, tak? Czyli jak słyszeliście o Google Cloud Spanner, to CockroachDB to jest coś, co możecie sobie sami uruchomić. Google Cloud Spanner, płacicie dużego dolara Google'owi, on was, prawda, za was to uruchamia, co jest bardzo fajne notabene. Znaczy ja nie mówię, ja jestem w ogóle tak przy okazji, mała dygresja, jestem dużym zwolennikiem rzeczy chmurowych, bo nie musimy się martwić, tak? Więc ja nie mówię, że to jest, od razu wszystko będzie działało, ale bardzo, bardzo się to przydaje w wielu przypadkach, zwłaszcza, że jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym na jakimkolwiek projekcie danowym miał dostateczną ilość ludzi. Zawsze ludzi brakuje, więc dobrze jest coś, jak coś się wykonuje za nas pracę. Drugie to jest hurtownie danych. Ile osób w ogóle tak miało do czynienia z jakimiś hurtowniami danych, tak z ciekawości? No to już mniej. Hurtownie danych to generalnie różnica pomiędzy tradycyjną bazą danych, a hurtownią danych to jest to różnica pomiędzy LTP i OLAP, tak? Czyli OLTP to są bazy danych oparte na transakcjach, tak? Czyli generalnie rzeczy są zapisywane wierszowo, tak? Bo tam transakcja jest ważniejsza, tak? Czy zapiszemy ten wiersz, czy nie. Bazy OLAP to są bazy, to AST to jest Analytics, tak? Czyli to są bazy zorientowane kolumnowo, tak? I tutaj te bazy, no nie chcę tutaj schodzić, przepraszam, nie chcę schodzić w dół, jak one są zbudowane, ale generalnie różnica jest taka, że one się po pierwsze skalują, i te bazy mają po prostu wiele różnych instancji, a po drugie są zorientowane na kolumny, czyli jak robimy jakieś tam projekcje, tak, select, to on nie wyciągnie nam wszystkich wierszy, tylko wyciągnie te kolumny, które potrzebujemy. I tutaj też dygresja jest, że właśnie, znaczy przy okazji jakby pierwszego zapytania powiem, że te projekcje są ważne. Są też takie rzeczy, które są takimi, czasami nazywa się big date'owymi hurtowniami danych, czyli zbiorniki typu Hive, Druid, Presto, czy Google BigQuery, to są takie coś pomiędzy, tak, znaczy to najczęściej gdzieś te dane są albo zarządzane przez HDFS-a, albo mają jakiś swój system i udają takie hurtownie danych, tylko działające trochę szybciej niż te tradycyjne i z reguły działające na trochę większych plikach. Są silniki obliczeniowe, które również
no, mają możliwość robienia zapytań SQL-owych typu Spark i Flink. No i są też bazy nierelacyjne, tylko tutaj właśnie najbardziej się ta gwiazdka odnosi, bo bazy relacyjne z reguły pozwalają na bardzo taki ograniczony, nierelacyjne bazy, na bardzo ograniczony zakres tych zapytań SQL-owych, czyli na przykład Cassandra ma SQL-a, ale to jest bardzo ograniczony zestaw zapytań, jaki możecie robić i jest bardzo ograniczony do tego, jaki macie model danych na przykład, tak? I to nie jest pewien zestaw zapytań. Z reguły one nie bardzo pozwalają na joina albo grupowania. To się do tego sprowadza głównie. Znaczy chyba najbliżej takich baz, które pozwalają na większe część zapytań, to jest Phoenix, to jest nakładka na HBase. To, nie wiem, czy mieliście do czynienia, ale dużo fajniej się HBase'a z Phoenixem używa. Ja kiedyś używałem. I dodatkowe, że dużo baz nierelacyjnych jest zalecenie, żeby pytać przez klaster, tak? Czyli jakby bardziej skomplikowane zapytania robimy przez Sparka, tak? Czyli nasza baza nierelacyjna jest tylko źródłem danych dla Sparka, a Spark robi to całe tam grupowanie, agregaty itd., itd. Tutaj mam jeden slajd, tutaj nie musicie tego zapamiętać, chciałem tylko pokazać, że ja będę, no, żeby pokazać wam jakieś przykłady, muszę pokazać jakąś tabelkę, tak, trzeba tylko zapamiętać, że tabelka jest generalnie o sprzedaży. Ważną informacją jest revenue, którego będę używał i tutaj chyba najczęściej używam product line i product chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To są dane od IBM-a przykładowe. Tak jak mówię, to wszystko można, znaczy i slajdy i te moje przykłady będą dostępne, więc jak ktoś chce wejść na GitHuba, ściągnąć to sobie, uruchomić w domu, to powinno działać, przynajmniej u mnie działa, więc ja będę robił zapytania na tej prostej tabelce, więc ja chciałem tylko ją pokazać, nie musicie jej zapamiętywać. OK, pierwszy przykład, prosty SQL, tak? Prosta rzecz, robimy select, no jak już mówiłem, gwiazdka to zło, jeżeli chodzi o SQL, czyli robimy jakąś projekcję, zwłaszcza bardzo istotne w tych takich dużych zbiorach danych, a właśnie jeszcze raz sprawdzę, czy słuchaliście, czemu to jest istotne w dużych zbiorach danych? Znaczy to nieważne, czy to jest Big Data Warehouse, czy to jest tam Spark, ta projekcja. Tylko ten select i wymienienie kolumn. No tak. No właśnie, bo to jest zorientowane, w zasadzie większość rzeczy jest zorientowanych kolumnowo, a to pytanie z gwiazdką, kiedy to mamy Sparka, mamy dane, kiedy to nie zadziała, znaczy to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia ta projekcja. Znaczy będzie miała, ale mniejsze. To też, ale w zależności od źródła danych, tak? Jak mamy CSV-ki, to i tak całe SV-kę musimy całe wiersze przeczytać, bo żeby wyciągnąć te dane. Znaczy w późniejszym czasie będzie to tych danych mniej, ale jak na przykład użyjemy formatu typu parquet, to ma duże znaczenie, bo on wyciąga tylko kolumny, które potrzebuje, tak? I tak samo w wielu systemach typu właśnie Data Warehouse, on dokładnie wie, gdzie te kolumny są. Jeszcze na przykład właśnie format parquet, jak nie wiem, ile osób pracowało z parquet i wie, o, już coraz mniej. Każde kolejne pytanie, następne będzie zero chyba osób, więc w każdym razie format parquet jest formatem właśnie zorientowanym kolumnowo i on ma jeszcze dodatkowy fajny feature, że on trzyma w środku statystyki, tak? Czyli on na przykład wie, że mam wyciągnąć tą kolumnę, ale to nie jest rok 2012, to on w ogóle zignoruje ten plik i przeczyta tylko metadane w tym pliku, tak? Więc tam, jak zaczniecie używać parquet, na przykład Sparku, to się okaże, że wszystkie jakieś county albo takie właśnie proste zapytania bardzo szybko działają, bo on dokładnie wie, gdzie te dane są. On wprawdzie musi każdy plik przeczytać, ale tam jest tylko taki zestaw metadanych, które on czyta, a nie wszystko. Ale dobra, mamy to zapytanie, tutaj mamy limit 10, wyciągnęliśmy bardzo prosto, dobra, to super. To tutaj przykład, dlaczego w SQL-u jest prościej, no bo to jest zapytanie, ja akurat w skali dałem przykład, bo musiało mi się zmieścić na slajdzie, Java mi się nie mieściła, dałem skalę. I tyle tylko, że tutaj jak ktoś zna skalę, to zauważę, że musiałem się nieco namęczyć, żeby zrobić breaks fora, tak? Więc tutaj jest coś takiego jak breakable, znaczy tam jest flow control chyba taka, jeżeli dobrze pamiętam, pakiet i jest breakable i on jest break i można sobie wyjść z pętli for. Specjalnie to tak napisałem, znaczy ja mam świadomość, bo pewnie od razu osoby znające skalę powiedzą hola hola, tego się tak w skali nie robi, no owszem, ale ja chciałem pokazać po prostu taki sposób imperatywny chodzenia po kolekcjach, tak, to w skali tak zrobimy to funkcyjnie i tam za dwa czy trzy slajdy mam przykład jakby funkcyjnego zrobienia tego. No i tutaj musimy wybrać, przejść przez te wszystkie nasze elementy. Muszę powiedzieć, zobaczyć jaki jest rok, bo ten R to jest nasz, to jest nasz wiersz, tak? Ten wiersz ma właściwość rok, sprawdzamy, czy jest 2012. No jak jest, to sobie wrzucamy do tej tablicy wyników i jeszcze musimy sobie tutaj stworzyć, ja nawet tego nie ująłem tutaj w tym kodzie, bo by mi się nie zmieściło, musimy sobie stworzyć dodatkowo
obiekt, tak, żeby sobie zapakować. I tutaj jeszcze mamy, prawda, warunek, że jak if i większe niż równe 10, to sobie wyjdź, tak? Znaczy generalnie, że chcemy tylko 10 elementów sobie trzymać, na przykład. No to jest oczywiście, to można było zrobić na parę sposobów, nie mówię, że to jest najbardziej oświecony, to jest przykład, tak? Jak to można było zrobić, tak wam się wydaje, to jest prostsze, czy to jest prostsze? Kto jest, uważa, że SQL jest prostszy? A kto uważa, że no, ta imperatywna, nazwijmy to, rzecz jest prosta? No, trochę mniej. Okej. Okay. Ale czy na pewno, tak? Tam się nie namęczyliśmy, ale tutaj sobie wymyśliliśmy, że ktoś nam powiedział, ale w sumie jak ty zbierasz te wiersze, to ja chcę wiedzieć, jak bardzo ten nasz cena, tak? Znaczy ile zarobiliśmy revenue, ile ono odstaje od tej średniej ceny. No i w SQL mówimy okej. Okay. I dodajemy tutaj pod zapytanie, mówimy przy okazji wpisz mi tą, policz tą średnią cenę i to jest na całej kolumnie, na całej tabeli sales i wpisz ją dodatkowo w wierszu jako średnią cenę dla każdego wiersza. No i on to w istocie robi w ten sposób. Jeszcze tutaj dodatkowy jest, pogrupuj mi te dane po tym revenue, tak, czy bo no, zarobku, tak, czy nie, to nie jest marsza, nie wiem, co to jest revenue, nie pamiętam, jak się tłumaczy revenue. W każdym razie, no, dołożyliśmy słownie dwie linijki do SQL-a, no a tutaj się zaczynały ją schody i znowuż ja tutaj użyłem triku, bo mi się bardzo już nie mieściło, to po pierwsze użyłem sort by po prostu, żeby posortować sobie w środku po revenue od razu, czyli metodę, tak, a drugie to jest to, że użyłem tego pierwszego zapytania, czyli select 1, tak jak go nazwałem, ta funkcja, to jest to poprzednie zapytanie i do niego po prostu dodaję, musiałem sobie na piechotę policzyć tą średnią, dodałem ją, no ale to tak naprawdę to zapytanie, jeżeli chodzi o imperatywny, to jest ten kawałek kodu plus ten kawałek kodu tak naprawdę, tak? Czyli mamy dwa razy więcej kodu. Znowu, komu się wydaje, że który jest prostszy? Komu się wydaje, że SQL jest prostszy tutaj? No znowu wszyscy, ale no mówię, dużo osób zna SQL-a, więc pewnie nie muszę aż tak przekonywać, że metoda imperatywna jest prosta, to jest oczywiście dla porównania, czyli, ale ja nie mówię tego bezpodstawnie, bo to może, ten mój przykład może się wydać taki trochę zabawny, ale zakładam, że nawet wielu z was tutaj, ale na pewno wiele osób w ogóle programujących, bardzo często jak używa właśnie jakichś ormów czy coś takiego, wyciąga rzeczy, po prostu mówi, a daj mi te tam ludzi i już po swojej stronie szuka, czy ci ludzie są, prawda, z tego roku urodzenia i czy mają, nie wiem, mieszkają gdzieś tam, nie wiem, w Gdańsku albo w Warszawie i to się dzieje, to nie jest tak, znaczy tutaj jest. Ja pokazuję to jako przykład jeden przy drugim i to jest takie zabawne, ale tak naprawdę bardzo dużo osób może nawet bezwiednie robi to, tak? Takie rzeczy, a mogą robić zapytania. No ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o SQL-a, zaczyna się robić przydatny w momencie, kiedy właśnie robimy jakieś agregaty i znowuż tutaj piję, zwłaszcza do projektów big data'owych, bo od razu to jest taka lekcja 101, jeżeli chodzi o big data. Big data nie ma sensu, jak robisz big data, znaczy big data z innego big data, tak? Big data opiera się generalnie na jakiejś tam formie agregatów, tak? Znaczy filtrujemy dane i je najczęściej grupujemy w jakiś sposób, bo inaczej to po prostu nie ma sensu, tak? Jak ilości danych, jeżeli mamy, prawda, już cokolwiek więcej niż 1000 wierszy, one są nieprzeglądalne przez człowieka, więc trzeba coś z nimi zrobić i właśnie do tego używamy SQL-a. Już tutaj nie mam przykładu, bo już mi się szczerze mówiąc nie chciało pisać imperatywnie, jak napisać grupowanie i znowuż, no jak ktoś nie był znaczy tutaj jest bardzo proste grupowanie dla każdego tego product line, bo po nim grupujemy, bierzemy sobie średnią cenę, sumę ilości, które sprzedaliśmy, też revenue, średnią revenue, sumę ilości i maksymalną quantity, jakie sprzedaliśmy i to jest, tam zapytanie jest ile, 4, 5, 8 linijek, tak, i dostajemy dość potężną agregatę i teraz możecie sobie wyobrazić, że to nie jest jedna CSV-ka, tylko to jest tam terabajt naszych danych sprzedażowych z całej firmy i robimy dokładnie to samo zapytanie i dostajemy dokładnie ten sam wynik, tak, więc tutaj te zapytanie jest bardzo proste, no ale tutaj większość osób zakładam, czy inaczej może spytam, ile osób robiło tego typu zapytanie, no może nie konkretnie to, ale ile osób zrobiło takie zapytanie. O, to już trochę mniej, bo sporo osób powiedziało, group by zrobiło, a chyba mniej się zgłosiło, że zrobiło zapytanie. Okej, okay, a ile osób zrobiło takie zapytanie? Bo tutaj jest, o, super, to ktoś jednak zrobił. Jest coś takiego, jak ktoś nie słyszał, jak funkcje okienne. I tutaj zaczyna się ta właśnie część SQL-owa, która jest tak naprawdę ciekawa, tak, że my możemy zrobić jakieś rzeczy, grupujemy sobie w jakiś sposób dane i chcemy coś z nimi zrobić. W tym przypadku używam funkcji rank. Czyli grupuje, znaczy nadaje rangę na podstawie
order by revenue, tak? Czyli na podstawie tej sprzedaży wybieram sobie, dzielę to po product line, czyli product line to będzie jedno pojedyncze okno, tak? I w tym oknie grupuję sobie rzeczy po revenue i biorę największe trzy, tutaj jest tu pokazane, tak? Czyli ja chcę tylko zobaczyć trzy produkty. No już napisanie tego w tym, prawda, no, imperatywnym już nie jest takie proste, tak? Już byśmy musieli się zastanowić dość mocno, jak po pierwsze podzielić, czyli najpierw byśmy musieli zgrupować po produktach, potem posortować wewnątrz te produkty jakoś i tam byśmy mieli jakieś agregaty, agregat prawdopodobnie, tak? Potem nadać jakby tą kolejność rank, tak? Czyli 1, 2, 3, 4, a potem jeszcze mieć pętlę i przejść po tym wszystkim i wyciągnąć tylko 3, tak? No i teraz wyobraźcie sobie, jeżeli okej, mamy tam parę tysięcy, nawet milionów wierszy z takiej CSV-ki na jednej maszynie, no to sobie można wyobrazić, to tam zajmie pewnie parę mega, może parę giga nawet, prawda, w pamięci. No ale jak znowuż mamy terabajty danych, to jest bardzo, bardzo trudne do napisania, rozproszenia i jest znowuż bardzo skomplikowane. Więc, a tutaj piszemy tylko parę linijek. Od razu mówię, że funkcje okienne generalnie one operują na jakichś oknach, tam jest dużo więcej funkcji, z których możemy skorzystać. Rank to jest taki, powiedzmy hello world funkcji okiennych, także dla wszystkich przykładach ona jest, więc ja też jej użyłem, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo zrobiłem taką fajną operację, która też nie jest znowuż taka prosta, bo prawdopodobnie w przypadku imperatywnego obliczenia musielibyśmy dużo operacji wykonać, czyli odjęliśmy od revenue, ten średni revenue, który mamy z całej, ze wszystkich w ogóle rzeczy, które sprzedaliśmy, tak? Więc tutaj jakby dużo rzeczy zrobiliśmy w jednym zapytaniu, niezbyt skomplikowanym, choć też nie jest takie bardzo proste, ale nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Drugie zapytanie. Tutaj jakby niewiele zmieniło się nasze grupowanie. Komu się udało robić roll-upa kiedyś? O też, widzę, że ten parę osób jest twardszy trochę z SQL. Roll-up to jest taka funkcja, którą księgowi bardzo często lubią używać, tak? To generalnie chodzi o to, że jak grupujemy po czymś, to potrzebujemy na przykład wartości dla roku, ale też chcemy zsumować na przykład dla wszystkich lat, tak? I jeszcze chcemy dodatkowo zsumować wartości dla wszystkie wartości, które mamy w tabeli i to na tym polega, że jak zobaczycie sobie te wartości, na przykład campaign equipment, to ten none tutaj w roku oznacza to, że to są na przykład count to jest ilość wystąpień, tak? Średnia i suma są liczone w tym przypadku dla 2012, 13 i 14, ale w tym przypadku to jest dla wszystkich, tak? Czyli dla wszystkich rzeczy, które są w tej grupie camping equipment. A jeszcze i to jest powtórzone jakby dla wszystkich grup, czyli mamy na lata podzielone i tak dalej. I to definiujemy tutaj, bo mamy grupowanie po tak naprawdę product line year, tak? I w zasadzie jedyną rzecz, którą dodałem do tego grupowania, to jest with rollup i dostajemy to, tak? A to, przepraszam, jeszcze ominąłem tą pierwszą rzecz. To na górze znaczy, że to jest jakby dla całych danych, czyli to są wszystkie wiersze, które mamy, to jest średnia po całych danych i to jest sumaryczne revenue po całych danych. Czyli ja dodałem tak naprawdę dwa słowa do prostego grupowania i dostaję kupę dodatkowych informacji, tak, które znowuż byłoby ciężko zrobić inaczej. I tutaj od razu powiem, tak, znaczy to wspominałem, ale jeszcze raz powtórzę, to wszystko było robione na Sparku, więc to na przykład działa na Sparku. Jak macie duże dane, to możecie rzucić dokładnie to zapytanie i to będzie działać. Oczywiście modulo Spark, tak, bo jak macie tam skrzywioną grupę i tak dalej, to wam się wywróci jeden node, ale to już tam przyjemność korzystania ze Sparka, kto korzystał, ten widział, prawda, jak się nody wywalają, jak wygląda out of memory exception w Javie, tak? No właśnie, to nawet kiedyś rozmawiałem z analitykiem i on mówi, że całe big data sprowadza się do out of memory exception, tak? Więc to jakby, to tak, takie jest doświadczenie, prawda, big data'owe, tak? Jak lubicie out of memory exception, big data to jest kierunek, prawda, dla was. Okej, okay. Mamy również operację, czy ten czas odzwierciedla? 10 minut, okej, okay, dobra, to się przyspieszę trochę. Mamy również operację właśnie typu cube i cube, różnica pomiędzy rollupem i cube'em jest taka, że my to robimy jeszcze dla wszystkich możliwości, czyli dodatkowo tutaj pojawia się u góry te sumaryczne agregaty dla lat. To w poprzednim zapytaniu to się nie pojawiało, a różnica w tym zapytaniu, które zmieniłem, to jest with cube, tak? I to wszystko. Tutaj jakby niewiele się zmieniło. Grouping sets to jest coś, co jest jakby
generalizacją tych dwóch zapytań, tak? Czyli my definiujemy sobie, po jakich zbiorach grupujemy, czyli tutaj znaczy, że tylko grupujemy po product line, tylko grupujemy po year i chcemy jeszcze ten pusty zbiór, to znaczy, że chcemy agregatę po wszystkim, tak? Jakbym jeszcze powpisywał na przykład product line i year w środku, to by on jeszcze dodatkowe agregaty, czyli bym w efekcie cube'a, jeżeli dobrze pamiętam, dostał, tak? I znowu tutaj de facto dodałem jedną linijkę i dostałem bardzo, bardzo dużo informacji dodatkowych, tak? Więc rzeczy za darmo. Jeżeli chodzi o złączenia join, no to też są. Znaczy generalnie to ja tutaj piję do joinów, nie chcę tutaj wszystkich typów joinów wymieniać. Generalnie chodzi o to, że zwłaszcza jeżeli wejdziecie w jakieś duże dane, to rozproszony join na czymś, co nie jest jakby silnikiem SQL, to jest dużo roboty, tak? Bo musimy sobie pohaszować klucze, zgrupować wszystko po kluczach, zebrać to, połączyć i tak dalej, jest dużo roboty. Dodatkową rzecz, o której chciałem powiedzieć, która jest troszeczkę niezwiązana powiedzmy z zapytaniami, a która jest bardzo, bardzo przydatna właśnie w pracy z dużymi danymi, to jest partycjonowanie i to bardzo dużo osób o tym zapomina, dlatego wspomnę. To jest na poziomie DDL, czyli jak tworzymy tabelę, możemy ją sobie po czymś partycjonować, no i tutaj taki standardowy przykład, zresztą to jest taki trochę copy-paste, lekko zmieniony z moich danych z pracy, nazwijmy to tak, czyli partycjonujemy coś po dacie. I to w Hive akurat, bo to jest przykład danych zapisanych w Hive, to MyTable, moja tabela, to będzie zapisane w postaci takiej, że MyTable to będzie katalog, który będzie miał podkatalogi, które się nazywa data równa się coś tam. I wtedy, jeżeli użyjemy tej daty w zapytaniu select coś tam from i date na przykład większe od tam jakiejś daty, tam 2016-12-01, to on zajrzy tylko do tych katalogów, czyli tylko do tych partycji, bo to w ogólności są po prostu jakieś tam partycje, ale w przypadku Hive'a to są katalogi po prostu w HDFS-ie. On zajrzy tylko do tych katalogów, więc nie przyjrzy wszystkich plików, tylko przejrzy te pliki, które są potrzebne. I to jest taka rzecz, no, o której chciałbym wspomnieć. To przychodzi w pewnym sensie ze SQL-em, ale przynajmniej w systemach, które modelują dane używając takich SQL-podobnych partycji. I to jest bardzo, bardzo przydatne, bo to bardzo przyspiesza czas. No ja na przykład, my mamy na tyle mały klaster, że jak zrobię zapytanie globalne na wszystkich danych, to ono się często wywali, bo po prostu nam się pamięć skończy, więc, ale jak zrobimy na tych samych danych, po prostu wycinamy sobie partycje, to działa bardzo, bardzo dobrze. Więc polecam, jak ktoś nie korzystał, to się robi, nawet w Sparku się robi to łatwiej, bo się robi tylko df tam write partition by i on sobie sam spartycjonuje. Jakie są wady SQL-a? No tutaj na tym przykładzie tego selecta, co można wymienić? No jest, prawdaż, nie ma zmiennych, tak? Czyli wszystko musimy sobie zagnieździć, tak? I mamy takie, prawdaż, piekło zagnieżdżeń, ja to nazwałem, tak? Od, prawda, dependency hell, powiedzmy, tak? Czy callback hell, czasami to się używa. Tutaj jest embedding hell, czy subquery hell w tym przypadku, no bo tutaj te zapytania są dość proste, ale czasami jak mamy select stąd i select stamtąd i tak dalej, to różne dziwne rzeczy się dzieją. Owszem, część baz ma aliasy, ale różne z tym bywa, tak? Znaczy są bazy danych, które na przykład wspierają, że robimy subselect alias i te subselecty od góry sobie nazywamy jakby zmiennymi, ale to nie wszędzie działa. Na przykład w Sparku generalnie tak sobie te aliasy działają i generalnie dużo rzeczy, jeżeli chodzi o subselect, można zrobić dopiero od wersji 2+, tak? Taka mała uwaga. Zapytanie w większości miejsc też jest tekstem, tak? Jak mamy kawałek kodu w tam Javie, Scali czy Pythonie, czy z czego tam korzystamy, to jak robimy zapytanie, to jest tekst, więc jakby nasz analizator statyczny tego nie tknie i najczęściej w momencie, kiedy to zapytanie rzeczywiście zostanie uruchomione, to on powie, a tutaj przecineczek, prawda, się nie ma ten. No i oczywiście znowu bywają systemy, które sobie z tym radzą, ale nie ma tego jakoś szczególnie dużo, zwłaszcza jeżeli właśnie kodujemy przede wszystkim w jakimś języku, tak? 5 minut, dzięki. W jakimś języku imperatywnym czy funkcyjnym, ale nie jak piszemy właśnie, znaczy sam SQL jest bardzo często po prostu tekstem. No i struktura tabeli jest dość płaska, znowuż no, mamy struktury, ale różnie z tym bywa. Oczywiście jest coś jak programowanie funkcyjne i do tego generalnie gorąco zachęcam. Programowanie funkcyjne w pewnym sensie, zwłaszcza te nowsze rzeczy są inspirowane, tutaj akurat nie mam w przykładzie, ale są inspirowane SQL-em, czyli na przykład take ten mówi, to jest ten nasz limit ten, tak? Są rzeczy typu group by, tak, które nie były w tym takim oryginalnym programowaniu. Główne programowanie funkcyjne takie tradycyjne to jest map filter i co? Reduce, tak? To są jakby trzy funkcje podstawowe, tak?
Ale już na przykład rzeczy typu joiny bywają skomplikowane i to zarówno jak w Sparku, czy to jest w skali, czy używacie w Sparku RDD, to jest trochę trudniejsze. Jak sobie można z tym radzić, z tymi problemami głównie SQL-a? Jest coś takiego data frame, tak? I one są zaimplementowane w wielu językach. Mój przykład jest akurat ze skali. One powstały w erze głównie, historycznie. One są inspirowane SQL-em, one mogą nie wyglądać dokładnie jak SQL 1 do 1, ale one z reguły gdzieś tam pod spodem budują coś, co jest bardzo tożsame z SQL-em. Ale jest to obiekt, więc można na przykład, rzeczy typu analiza statyczna działa dość dobrze i jak na przykład nie możemy tej operacji wykonać na tej części obiektu, tak, to on nam powie, że nie ma takiej metody na przykład, tak, więc to jest dużo wygodniejsze. Trzeba uważać, bo data frame'y są różnie implementowane w zależności od języka i tutaj mamy przykład, akurat data frame'y w Sparku są dość podobne do tego, jakbyśmy to zrobili w SQL-u i tutaj mamy ten nasz trudniejszy SQL, to w ogóle ta funkcja okienna, wyciągamy ją sobie do zmiennej i robimy select product line, ten operator dolara to jest robienie kolumny tak naprawdę, to jest operator taki sparkowy, to nie jest jakaś magia, znaczy to jest w pewnym sensie magia skalowa, ale to jest operator sparkowy. No i tam rank over W, rank to jest funkcja po prostu over, czyli po jakim oknie i as to jest alias, tak? Czyli no, wygląda to, jak jesteście programistami, lepiej. I ja osobiście używam data frame'ów głównie, tak? Znaczy ja bardzo mało piszę zapytania SQL-owe, jak muszę, no też zdarzają się systemy, które tylko można robić zapytania SQL-owe, więc wtedy też z nich korzystam. Przepraszam. Jakie projekty są? Tutaj to wymieniłem dla potomności, jak ściągniecie sobie tą prezentację, to możecie ją sobie przejrzeć. To są różne projekty, które implementują data frame'y. No, generalnie one się wywodzą z R i z Pythona, więc tam jest jakby tych implementacji najwięcej, ale w Javie na przykład Spark i Flink implementuje. I jak się zajmujecie bazami relacyjnymi, to polecam Juke'a. Juke nie robi stricte data frame'ów, to się tam jest, się nazywa warstwa DSL, ale on jest bardzo, bardzo blisko zapytań i właśnie generuje zapytania. Poza tym też polecam ich blog, bo oni bardzo dużo piszą na temat tego, dlaczego SQL jest fajny i generalnie nie zarabiają na tym, że chodzą i optymalizują zapytania SQL-owe po firmach, tak? Więc to na tym robią pieniądze. Dzięki. A jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na GitHuba, można sobie ściągnąć te wszystkie zapytania, które dzisiaj zrobiłem i puścić na Sparku. Okej, okay, dzięki jeszcze raz. A w przypadku baz NoSQL-owych, jak tak. Duża jest różnica w trudności pytań w NoSQL-u w porównaniu do takich agregatów, jak mamy tutaj w SQL-u? Znaczy w bazach NoSQL-owych z reguły agregat nie ma, tak można powiedzmy założyć. One najczęściej nie mają po prostu agregat, są selekty, które można robić w miarę szybko. Większość baz NoSQL-owych, przynajmniej z którymi ja pracowałem, mówi, że no jak chcesz wybrać select jakiś jeden wiersz, czy tam zmienić jeden wiersz, czy tam jeden rekord w ogólności, to jest dobrze, ale jak chcesz robić jakieś agregaty, to użyj czegoś typu Spark albo znaczy jakiegoś rozwiązania klastrowego najczęściej, tak? No i Spark tutaj właśnie już pozwala na w zasadzie zrobienie agregaty, tylko ta tabelka moja sales byłaby na przykład z Cassandry, a nie ze Sparka. Tutaj trzeba uważać, bo te agregaty czasami robią full scany po bazach, czy tam często robią full scany po bazach i tam trzeba troszeczkę zobaczyć, czy te filtry, które użyliśmy, propagują się do bazy w dół. Znaczy, nie do końca, znaczy, no tak. Bo powiedzmy, że nie mamy Sparka, a tak. Mamy zwykłego NoSQL-a i zwykły kod w Javie. Tak, znaczy mamy jeden dodatkowy element, który jest Sparkiem, ale my w Sparku robimy zapytanie SQL-owe, więc my nie robimy więcej roboty modulo to, że no, musimy mieć klaster Sparkowy na przykład, tak? I tak to jest wykonywane w kodzie, no ale nie przez nas znowu, bo to jest deklaratywny język, więc dostaniemy wyniki jakby takie, jakie są, tak? Dzięki.